otrzymali informację o wyczuwalnym zapachu niezidentyfikowanego gazu na drugim piętrze w okolicach łazienki. W tym budynku nasze sekcje pojechały do tego obiektu w celu jakby zidentyfikacji tego gazu. Sprawdziliśmy pomieszczenia wskazane przez dyrekcję szkoły. Nie stwierdzimy żadnej substancji niebezpiecznej. Przejeżdżaliśmy pomieszczenie i postanowiliśmy odwołać alarm. Z takich nieoficjalnych informacji około 600 osób zostało ewakuowanych. Mnie się udało uniknąć tego przykrego zapachu, ale tu kolega obok był coś mówił. Nasza klasa była bardzo blisko źródła prawdopodobnie, także zapach był niezwykle intensywny i bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Siarkowodór zewsząd, nagle zaczął napływać ten zapach, nie wiedziałem co zrobić, spanikowałem. Zacząłem uciekać, ale zdążyłem na szczęście. Wykrył to nasz kolega, bohaterskim gestem zgłosił to i w ten oto sposób myślę, że zażegnamy szybko tą dramatyczną sytuację. No nie.